Do miski kruszymy drożdże. Zasypujemy cukrem. Zalewamy ciepłym, ale nie gorącym mlekiem. I zostawiamy na jakieś 5 minut do wyrośnięcia. Mąkę przesiewamy do malaksera. Wybijamy jajka. Wlewamy olej. I wyrośnięte drożdże. Następnie wyrabiamy ciasto. Wyrobione ciasto przekładamy do miski, przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce na jakieś 40 minut. Po wyrośnięciu ciasto jeszcze raz krótko zagniatamy. Porcjami wykładamy na wysypaną mąką stolnicę. Rozwałkowujemy na placek o grubości około 3-4 mm. Następnie kroimy paski o szerokości około 2-3 cm. Następnie w poprzek. Na środku każdego paska wycinamy szpary. Następnie wywijamy podobnie do faworka. I tak po kolei, aż zużyjemy całe ciasto. Rozgrzewamy olej. Następnie wkładamy pojedynczo chruściki. I smażymy z obydwu stron na ładny złoto-brązowy kolor. Wyjmujemy z oleju, wykładamy na papierowy ręcznik. Studzimy. I posypujemy cukrem pudrem. I gotowe! Smacznego!